A ja tak patrzę, ale co koszyk? Może by pani wzięła koszyk za sobą, nie? Cześć kochani i kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do hola kosmetycznego. Będą to zakupy, które kupiłam, produkty kosmetyczne głównie, które zakupiłam będąc w Polsce ostatnio na święta i na Sylwester. Także może bez zbędnego przyciągania zacznijmy, mam tutaj ich dwa małe, ale wciąż pudełka. Może zacznijmy od sklepu Rossmann. Wpadłam oczywiście do Rossmanna, oczywiście ku rozpaczy moich przyjaciółek i mojego chłopaka, który na mnie czekał przed wejściem, ale okej, wpadłam. Pierwsze co, muszę po prostu wylać moje żale, po prostu żale Matki Boskiej, gawronówny Rossmannowy. Po prostu obsługa w sklepie Rossmann mnie zniszczyła. Najpierw chodziłam sobie po tych półeczkach, coś tam oglądałam, szukałam i co chwilę jakaś pani do mnie: proszę bardzo, czy mogę w czymś pomóc? A czy mogę w czymś pomóc? Ja mówię: nie, dziękuję bardzo, oglądam sobie. Ale co chwilę jakaś nowa kobietka przychodziła i to samo pytała, mówię: nie, dziękuję i tak dalej, i tak dalej. W końcu sobie nas zbierałam ileś tam tych rzeczy, takich czysto makijażowych, które zaraz zresztą zobaczycie. I w Rossmannie zawsze są takie kasy przy stoiskach kosmetycznych, takie, że mogą was szybciej kobietki trochę obsłużyć. Bo ogromna kolejka w tych głównych kas, a przy tej kasie kosmetycznej nie było nikogo. I te wszystkie ekspedientki chodziły po tych ludziach i pytały: a czy mogę w czymś pomóc? A czy mogę w czymś pomóc? I ja w końcu podeszłam do jednej i się pytałam, czy można by przy tej kasie może skasować, bo mam kilka rzeczy, nie chcę się w tej dużej kolejce czekać. A pani mówi, że ona nie może, bo on tylko jakaś inna pani jest na stoisku, bo inna pani jest tam do kasowania. Ja się pytam, czy może w takim razie tą panią zapytać, skoro nie wiem, skoro jest już ta kasa, nie? On mówi, że tamta pani jest zajęta i w ogóle nie. No dobra, no to już biłam w tej głównej kolejki, odczekałam. Pani mnie ładnie skasowała, wszystko. Się mówię, że nawet na mnie nie podniosła wzroku, ale nieważne. Zapłaciłam moimi 290 zł. Oczywiście reklamówka płatna, oczywiście. No i wychodzę sobie wszystko elegancko. Jestem już za sklepem, rozumiecie? Wyszłam, jestem już w alejkach, bo to była galeria handlowa. A pani za mną: halo, a koszyk? Ja raz patrzę, nie wiem o co chodzi, przepraszam bardzo. Koszyk pani ze sobą weźmie! Nie wiem, przecież zostawiłam pani koszyk. Pani, weź mi, odłożę ten koszyk. No po prostu zostawiłam kobiecie koszyk na kasie, tam gdzie wszyscy zostawiają w normalnym, cywilizowanym świecie po prostu koszyki, ale pani się nie chciało wziąć i po prostu odłożyć ze sobą, więc krzyczała za mną na pół po prostu galerii handlowej, żebym zaniosła koszyk. Także świetne maniery. Nie wiem, ja jestem tak nauczona, że w sklepach jak dam koszyk, to jeżeli nie ma takich osobnych standów, a w ogóle nie było standu w tym Rossmannie, tylko musiałam wejść gdzieś tam, wrócić gdzieś tam, szukać, w ogóle dać ten koszyk, jakiś obłęd, płacić i zgrzytanie zębów. W każdym razie jestem przeświadczona, że stawiam gdzieś koszyk w takich normalnych sklepach, typu nie biorą ten koszyk ze sobą, gdzieś tam i chowają, nie? A nie, jak ryczą po was jak wariatki, bo okazuje się, że jak się wyjdzie ze sklepu, się już zapłaci całe pieniądze, to się już nie jest ważne, już nie trzeba być uprzejmym. Natomiast jak się szuka na półeczkach, to 15 pań koło was lata i się pyta, czy może w czymś pomóc. Także Rossmann, paluszek w dół za to doświadczenie, ale wróćmy do zakupów, już wyładowałam swoje żale. Zakupiłam kilka rzeczy, kilka z tych, które mi polecałyście. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi polecili mnóstwo produktów na Facebooku. Niestety nie miałam na tyle dużego bagażu, żeby wszystko kupić i też nie chciało mi się na wszystko po prostu wydawać kasy, ale kilka z tych rzeczy, które zapamiętałam i które wpadło mi w oko i które były w Rossmannie, właśnie zakupiłam. Kilka też z Biedry i coś z Sephory. Nie udało mi się wpaść do natury, więc nie mogłam nic kupić z Catrice i nie mogłam nic kupić z Essence, ale może w przyszłości jeszcze mi się uda to wszystko ogarnąć. Także tak, wchodząc do Rossmanna, najpierw zakupiłam antyperspirant z ziaj, który jest moim must have'em, jeżeli chodzi o wyjazdy do Polski, bo nie biorę antyperspirant do samolotu, biorę tylko taki ten mały bagaż podręczny, także uwielbiam te kulki z ziaj, po prostu bardzo, bardzo je lubię, działają na mnie, są niedrogie, są delikatne i łagodne, nic mnie nie piecze. I robią to, co mają robić, także bardzo Wam polecam. Potem oczywiście jakieś maski wpadły, bo to było przed Sylwestrem, wiem, że jakieś dwie stopy. I ta była odżywcza maska peeling regenerująca i to było z jakąś taką czarną chyba różą czy z czymś. A ta jakaś taka zielona, czyli też pewnie jakaś taka, nie wiem, coś musiała nawilżać albo coś. I powiem Wam, że one strasznie szczypią mnie w twarz te maski stopy, obydwie po prostu po nałożeniu. Pierwsze co czułam to ogromne, okropne szczypanie. Także już teraz nie pamiętam, czy zawsze moja skóra tak na nie reagowała, ale okropnie szczypią te maski, więc nie polecam. Nie wiem, czy efekt był jakiś taki mega. Myślę, że to jest taki bardziej efekt na podświadomość te maseczki na twarzy. Wydaje nam się, że coś zrobiłyśmy zarobić z tego dla swojej twarzy, ale raczej ich znowu nie kupię, chociaż nie wiem, lubię tą markę Taupe, ale maski mnie tak szczypały w twarzy, koniec.
Potem po lewej były rzeczy, pamiętam, sera do rzęs i do brwi. I kupiłam moje serum For Long Lashes. To jest serum, którego ja używam zapuszczając my brwi. To jest moje już drugie opakowanie, pierwsze właśnie wykańczam. Do niego dołączona też była odżywka, o dziwo. Odżywka wzmacniająca przeciw wypadaniu włosów. Jestem bardzo ciekawa jej efektów. Niestety jest jej tylko 10 ml, ale zastanawiam się, czy jak ona działa, bo ja maseczkę... właśnie tak czytam, co jest napisane. Bo ja maseczkę tylko jakby od połowy długości nakładam, a jeżeli połowy długości włosów, a jeżeli coś ma działać przeciwko wypadaniu, to wypadałoby to nałożyć na skórę głowy, no nie, żeby to gdzieś tam wnikło w te włosy rzeczywiście do, wiecie, do cebulek, tam gdzie to ma to w ogóle jakieś działanie, bo jeżeli nałożysz coś na końce włosów, to wiadomo, że to nie ma żadnego, nie pomoże ci przeciwko wypadaniu, mogą się włosy nie łamać, natomiast jeżeli ma wypaść, to i tak wypadnie. Także jestem ciekawa bardzo tej odżywki. A ta odżywka do brwi For Long Lashes, ale to jest formuła do brwi, czyli Eyebrow and Enhancing Serum, jest super. Ona kosztuje 70 i chyba kilka złotych, już sprawdzę, zresztą mam tutaj, mam ceny. Dobra, maseczka stopy kosztowała 7,99, druga 6,29. Kupiłam też dwa soki marchewkowe, jak zdrowo. A to Long Lashes serum 80 zł, 79,99, także 80 zł. Starczyło mi tamto, które mam na 4-5 miesięcy prawie. Przede wszystkim działa, wzrost brwi jest po prostu niezaprzeczalny, także jest super, jeżeli macie problem z za rzadkimi brwiami, to polecam Wam For Long Lashes. Formuła to jest specjalna formuła do brwi, nie do rzęs, i ona ma taką gąbeczkę na końcu. Fajna sprawa. Okej, przechodząc dalej, były kosmetyki. I tak, z szefa Eveline. Z Eveline wzięłam, jakoś tak wzięłam tylko cień do powiek. To jest Eyeshadow Eveline Cosmetics i to jest 24 Cashmere Brown, czyli kaszmirowy brąz. Ile kosztowałeś? 13,99, czyli dosyć dużo, tak jak na taki pojedynczy cień do powiek, ale jego też jest dosyć tutaj sporo. Dostajemy go w takim opakowaniu i dostajemy też do niego taką gąbeczkę. Jest bardzo, bardzo mięciutki. Jest naprawdę bardzo miękki, bardzo fajna konsystencja. To jest taki brązik z takimi złotymi, powiedziałabym. On ma takie złote w sobie refleksy. Jest taki bardzo, taki, nie wiem jak to nazwać, ale jest taki, wydaje mi się, że będzie idealny na dzień. Jest taka satyneczka, no jest bardzo, bardzo ślicznie, czego nie używałam, ale wydaje mi się, że na dzień, nawet jako jedyny cień, będzie bardzo, bardzo, bardzo ładny, nie za mocny, nie za delikatny, takie lekkie coś na oku, że niby coś zrobiłyśmy, ale nie starałyśmy się za bardzo, także to jest taki bardzo ładny kolor. Naprawdę strasznie mi się podoba. Właśnie podobna konsystencja tych wszystkich cieni Burberry i oni też mają takie odcienie typu te Pale Bali i jakieś takie inne. Bardzo fajne, delikatne, naprawdę luksusowe uczucie daje i tak luksusowo się go tak używa. Naprawdę bardzo fajna konsystencja tego cienia, ale go jeszcze nie używałam. Drugim cieniem o podobnym kolorze był Belle Hypoallergenic i ten cień z Belle kosztował, chwileczkę, tego muszę znaleźć, 12,99 i to jest bardzo podobny odcień w sumie, numer 90 chyba. I powiem Wam, że już go swatchowałam tutaj sobie właśnie i to jest znowu takie opakowanie z taką małą, gdzie się to otwiera? Tu ma taki mały ten, wiecie, aplikator, to jest w ogóle bez sensu, w ogóle powinien przestawać je dawać. I powiem Wam, że tester tego cienia był naprawdę super, był delikatny i bardzo fajny, a sam cień tutaj jest bardzo twardy, jest inna konsystencja niż była na testerze, jestem przekonana. I on jest już taki, widzicie, jest no całkiem inny, jest bardzo twardy. I to jest bardzo podobny kolor do tego, który mam z Eveline, natomiast ten nie ma tych złotych drobin i jest bardziej taki różowy, bardziej cielisty, trochę ciężej się z nim pracuje. To jest Eveline, a to jest ten Belle. Ten Belle jest taki bardziej brązowawy, ten Eveline jest taki bardziej złotawy. To jest oczywiście ta sama rodzina kolorów, ale no ten Belle jakościowo to jest naprawdę niebo a ziemia między. Tylko mówię, Belle, jakość testera z Belle była całkiem inna niż jakość tego cienia, który zakupiłam, jestem przekonana, bo to jest po prostu twarde i nieprzyjemne, natomiast ten Eveline jest rewelacyjny jakościowo.
Potem oczywiście jeszcze musiałam zakupić oświetlacze, bo tak polecałeś te oświetlacze. Najpierw padł rozświetlacz z Lovely, to jest ten gold highlighter, który mi jest 1000 osób polecało. Rozświetlacz do twarzy o ciepłym odcieniu. Jeszcze był srebrny, złoty był ostatni i też tak wciśnięty do tyłu, jakoś tak ukryty dziwnie, ale Kinga oczywiście znalazła. Ten rozświetlacz z Lovely kosztował 8,99. Ma taką strukturę jakby taka, nie wiem, muska czy coś i naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemny. Takie złoteczko. Dosyć przyjemny, ma dosyć takie, no dosyć widoczne ma te drobiny. Te drobiny takiego jakby małego złotego brokatu są dosyć widoczne, natomiast nie jest tu nic strasznie chamskiego. Niestety. Drugi rozświetlacz, który zakupiłam z Vibo i to jest ta seria Paulina Krupińska Royal Shimmer, który też mi polecałyście zresztą i on kosztował Vibo 10,99, więc w sumie 2 zł więcej niż ten z Lovely. Powiem Wam, że ma dużo, dużo gorszą konsystencję. Kolor jest niby ładniejszy, niby taki bardziej błyszczący. To jest ten Vibo. To jest Vibo, ale tutaj drobiny są naprawdę mocno widoczne. Tutaj jak się przyjrzymy, widać brokatowe drobiny z bliska, po prostu przysięgam Wam niesamowicie. Pod koniec filmiku postaram się Wam zrobić jeszcze słodcze i przybliżenie tych wszystkich rzeczy, ale tutaj Vibo po prostu drobiny widać, no chamsko, jak tak przyjadę, to ten brokat mi dookoła lata. W Lovely się to absolutnie nie dzieje. Lovely ma dużo, dużo, dużo lepszą konsystencję. Znowu niebo a ziemia, jeżeli chodzi o te rozświetlacze. Może porównam tutaj jakichś takich jeszcze wysokopółkowych rozświetlaczy, które mam pod ręką. Mam tu Mary Luminizer, która teoretycznie jest podobna, jeżeli chodzi o kolor. No i Mary, oczywiście bardziej tego Vibo jest podobna, ale no te drobiny są dużo mniejsze, zaraz Wam zrobię przybliżenie. Jeszcze obok zrobię słodcza z Becky, żebyście miały jeszcze lepszy pogląd na tą sytuację. I Becka jest dużo, ta, którą ja mam, Moonstone, jest dużo cieplejsza, ale też daje taki bardziej bombkowaty efekt. Chyba Wam teraz zrobię tego zooma, czekajcie. Będziecie wiedzieć co i jak. Okej, teraz lecąc do dołu, tutaj mamy Beckę, tutaj mamy to Mary Luminizer, tutaj mamy ten rozświetlacz Lovely, a tutaj mamy z Vibo. Nie wiem na ile to widać po prostu na takim zbliżeniu, ale po prostu ten Vibo zdecydowanie odstaje, bo przy nim po prostu na nim widać takie chamskie, no chamskie brokatowe drobiny. Jeżeli chodzi o Mary Luminizer i ten rozświetlacz z Vibo, to są tak naprawdę siebie bardzo, bardzo podobne, tylko wytrawne oko jakby dostrzeże różnicę. To jest Becca, Mary Luminizer, to jest Vibo. Nie, przepraszam, to jest Lovely, a ostatnie u góry jest Vibo, na którym bardzo, bardzo mocno widać te wszystkie drobinki. Także to jest takie małe porównanie. Na żywo te różnice są zdecydowanie bardzo widoczne. No Vibo zdecydowanie odstaje. Lovely jest naprawdę fajne za tą cenę, to jest coś pięknego. Także to był mały przegląd rozświetlaczy. Potem jeszcze w Rossmanie było stoisko dr. Ireny Eris, seria Pro Vogue. Z tego co wiem, to są dosyć nowe kosmetyki kolorowe na polskim rynku. Ja kiedyś próbowałam jednej z baz, w sensie podkładu koleżanki, chyba takiej rozświetlającej, pamiętam, że była bardzo fajna. I ja zakupiłam akurat bazę. To jest Light Radiance Base with Hyaluronic Acid, czyli po prostu baza taka nabłyszczająca z kwasem hialuronowym. Ja bardzo się lubię z kwasem hialuronowym, a właściwie moja cera także stwierdziłam go zakupić. To był drogi produkt, tak jak mówię, kosztował... już tego szukam, 63 zł prawie, aha, on był jakiś z rabatem minus 16 zł, nawet nie wiedziałam, czyli kosztował w normalnej cenie pewnie 79 albo 80 zł. Stwierdziłam, że to jest bardzo dużo, ale z drugiej strony rozświetlacze z Becky, takie płynne, też kosztują około 20-25 albo nawet 30 funtów. Także jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, to nie jest aż tak drogi produkt. Używałam tego tej pory tylko jako bazę pod podkład i sprawdziło się absolutnie rewelacyjnie. Ma taki przepiękny połysk ten produkt, taka mokra tafla. Drobinki są niemal niewidoczne, bardzo ładnie też ociepla cerę, bo to jest taki jasno, znaczy dosyć ciepły, złoto-brązowy kolor, także świetnie się sprawdził wymieszany z podkładem. Zobaczymy, jak się sprawdzi może jako rozświetlacz, bo można tego używać jako albo jako bazę, albo mieszając, albo na górę, na podkład jako po prostu rozświetlacz. Póki co moje pierwsze wrażenia były rewelacyjne, ale oczywiście wrócę do Was z pełną recenzją tego produktu.
I skusiłam się na jeszcze jeden produkt właśnie od Ireny Eris, seria Provoke. To była szminka matowa. Szminka matowa też dosyć droga, bo kosztowała 65 zł, tutaj nie było żadnej zniżki. Wzięłam akurat w kolorze 606, czyli Vintage Pink. I to jest Real Matte Lipstick z witaminami. Pomadka matowa z witaminami. Do 5 godzin ma się utrzymywać. Kremowo-matowy efekt makijażu ust, mocne krycie. Ona rzeczywiście jest bardzo, bardzo kremowa. Opakowanie jest naprawdę ładne, no takie srebrne z tym logo Ireny Eris, tylko że to logo akurat mnie się nie bardzo podoba, ale to jest kwestia indywidualna. Taki ładny, wiecie, klasyczny róż. On nie jest taki bardzo... Te wszystkie Vintage Pink, one są dużo ciemniejsze i dużo bardziej brudne. To jest taki bardziej, no taki żywy pink. Taki dosyć ładny, taki róż na co dzień. Rzeczywiście jest bardzo mocno kryjąca, o Jezus, pomalowałam ten nos chyba, jest też dosyć intensywnie pachnąca. Na razie może miałam 2 razy na sobie, więc nie mam jakby takiej mega, mega opinii wyrobionej, bo nie zwracałam uwagi na tę szminkę. Nic bardzo negatywnego nie zauważyłam, nic bardzo pozytywnego też nie, także jeszcze się jakoś nie wypowiadam głębiej, będę ją testować i oczywiście wrócę, dam Wam znać. Tak jak mówię, kolor Vintage Pink, no stosunkowo droga szminka, więc tutaj spodziewam się po niej dużo, czy jakiś jeszcze sam od jakiegoś klubu Ireny Eris, jakiś kod, także bardzo ciekawe. No jak na polskie warunki, na polską firmę, dosyć dużo, no ale jeżeli jest fajnej jakości, no to oczywiście będzie warta tych pieniędzy, bo jak 60 zł, to jest tak naprawdę 10 funtów. To jest taka, no taka normalna, taka drogeryjna szminka, powiedzmy trochę lepsza w Wielkiej Brytanii. Ale także no zobaczymy. Nie będę się jeszcze wypowiadać, tak jak mówię. I to chyba w sumie są wszystkie rzeczy, które zakupiłam w Rossmanie. Jak już Rossman, to jeszcze szybko obejdę zakupy z Biedry, bo tam też kupiłam trochę rzeczy kosmetycznych. I na końcu będzie Sephora, bo tam też weszłam. Jeśli chodzi o Biedrę, to kupiłam 2 rzeczy. Jedna z polecenia jednej z Was, Lucynki. Pozdrawiam kochaną Lucynkę. I to było serum Marion Golden Skin Care, serum do twarzy, szyi, dekoltu, hialuronowe nawilżenie. I znowu tak jak mówię, no ja się lubię bardzo z kwasem hialuronowym, to ma bardzo, bardzo delikatną, lekką konsystencję, bardzo szybko się wchłania, chyba nie mam już rachunku, ale myślę, że kosztowało w granicach 15-20 zł. Było dla mnie za lekkie jak na polskie mrozy, także będę testować to tutaj. No ale kwas hialuronowy to jest kwas hialuronowy, pewnie będę tego używać rano pod krem nawilżający i podejrzewam, że sprawdzi się bez problemu, bo Wam się też sprawdzało, także to serum Marion. I potem olejek, który już był w mojej piątce tygodnia, piątka numer 5 to była. I to jest olejek Marula Gold, olejek Marula Elixir. Świetnie się sprawdziło, po prostu na mrozy było idealnie, bo tu już ma dużo cięższą konsystencję, taką bardziej oleistą, ale wciąż nie jest to coś bardzo, bardzo ciężkiego. Wspaniale sprawdził się na moją spękaną skórę, świetnie ją nawilżył, świetnie sprawdził się pod krem, taki nawilżający też. No wspaniała sprawa, taka warstwa ochronna, taka ciepła otoczka po prostu dla zmęczonej, wysuszonej, podrażonej skóry. Także jeżeli macie z tym problemy, to polecam, bo też około 15 zł chyba kosztowało w Biedronce, wydaje mi się, że nie więcej. Bardzo fajne produkty, jednak powiem, że mamy dużo takich fajnych, niedrogich produktów olejkowych, takie różne sera u nas w kraju. Kurczę, tutaj ciężej jest coś takiego zdobyć, jeżeli coś już takiego jest, to 90% to są takie, wiecie, bardziej wysokopółkowe firmy, to wszystko jest takie strasznie, strasznie drogie, ta marża jest taka wysoka. Także ja lubię takie rzeczy zakupywać w Polsce, takie małe, małe, fajne perełki i będę wdzięczna, jeżeli mi jakieś polecicie oczywiście. W Biedrze jeszcze zakupiłam, co to jest? Express Grow Nail Conditioner Be Beauty, czyli po prostu jakąś odżywkę przyspieszająca wzrost paznokci z firmy Be Beauty. Ja mam z tej firmy już lakiery do paznokci, które są absolutnie świetne, uwielbiam je, jakościowo są po prostu rewelacyjne. No i po prostu to ma być odżywka, która przyspiesza wzrost paznokci. Jeszcze oczywiście nie wiem, bo jeszcze nie używałam, ale dam Wam znać co i jak. I to jest top coat, bo nie trzeba było top coatu. I to jest Bell Fluo Finish Top Coat, taki ten fluorescencyjny. Ja pamiętam, to był hit, jak ja byłam po prostu po całówce, wszyscy używali tych top coatów i potem gdzieś takie światła UV, te paznokcie się tak świeciły. Ja nie lubię tych top coatów, bo one strasznie przekłamują i zmieniają kolor po prostu lakier do paznokci, bo ten lakier po nałożeniu tego top coatu robi się bardzo taki zimny, niebieskawy.
Także ja za tym efektem nie przepadam, natomiast trzeba mi było top coatu. Myślę, że na niebieski na przykład lakier, a mam taki granatowy, sprawdzi się bardzo fajnie, ale już na takie ciepłe nudziaki, na przykład jak mam dzisiaj, no na pewno nie, bo ten paznokcie się zrobią takie po prostu niebieskie. Fajnie takie coś odświeża kolor płytki, jeżeli nie malujecie paznokcie, tylko chcecie mieć tak, żeby świeżej wyglądały, to taki top coat, taki UV będzie fajny, będzie spoko. I potem jeszcze co kupiłam? Kupiłam coś, co musiałam przywieźć w takiej formie, bo nie chciało mi się tej całej paczki, tej tekturki brać gdzieś tam do torby. I to są takie regenerujące, kuracje wzmacniające do włosów. I to jest chyba firma Mincer, czy coś takiego. One są tam w biedrze po prostu zawsze. Ja je kupiłam, bo usłyszałam od znajomej, że są rewelacyjne na włosy. Ale tak mówię, jeszcze nie wiem, bo dopiero testuję, zaczęłam używać tej zielonej. Robi się to tak, że po prostu myciu włosów nakłada się albo całą buteleczkę, albo połowę, zależy ile Wam tego trzeba, na całe włosy stawia się na 5 minut i potem zmywa. I tego używamy po prostu przez chyba tam 2 tygodnie. Ponoć działa cuda, ja nie wiem, jeszcze cudów nie widzę na włosach, ale na pewno nie zaszkodzi moim włosom, także spróbuję. Także mam tą taką serię pomarańczową i mam tą serię zieloną, ale no, tak, no nie mam opakowania, nie mam też paragonu. Myślę, że one około 12 chyba złotych kosztowało całe, one w takich zgrzewkach jakby takich długich przychodzą i ponoć są naprawdę, naprawdę fajne. I to byłoby chyba tyle, jeżeli chodzi o Biedronkę. Także ostatni punkt programu Sephora. W Sephorze znowu panie były ekstra miłe, bo pierwsze co zrobiłam to weszłam i tak szukałam w tych kosmetykach, tak nic nie umiałam sobie znaleźć. I poprosiłam o próbkę podkładu tego nowego z Make Up Forever HD, ten Ultra HD. I wzięłam tą próbkę, pani mi oczywiście bez problemu odpompowała i ją dałam, także będę testować w miarę szybko, żeby to się nie zepsuło. I dopiero potem zaczęłam jakoś tak, wiecie, ten konkretnie grzebać. Pierwsze, co wpadło mi w oko, to był firma Sephora. To było takie coś nowe, to jest w miarę do ust i to się nazywa Outrageous Rouge Extreme Liquid Lipstick, czyli po prostu szminka w płynie. Skusiłam się na kolor 08. To jest to, co mam w tym momencie na ustach. Bardzo... Patrz, jak to wygląda w ogóle. Bardzo śmieszna konsystencja. To jak się przyczepi do ust, to po prostu nie schodzi. Chciałam to przed chwilą zmyć, ale mi się nie udało, także muszę z nią być tutaj dzisiaj. No wziąłem taki kolor, którego po prostu już nie mam w kolekcji, dosyć ciemny, taki, nie robię tego na ręce, bo mi nie zejdzie, ale to jest dokładnie to, co mam na ustach. Jeszcze myślałam na tym takim bardziej nudziakowym, delikatnym, a stwierdziłam, że zaryzykuję. Póki co, po nałożeniu jednej warstwy, prawie tego nie czuć na ustach, jest nie do ruszenia, ma lekki błysk, to nie jest matowe, więc jest w miarę przyjemne. Jeszcze nie wiem, nie jestem przekonana. Ja w ogóle okazało się przy kasie, że to jest też na jakiejś promocji, o której ja nie wiedziałam, gdzie jest ta kasa, jest tam. I kosztowało to 15,99, a chyba 4 albo 5 dych była oryginalna cena. Także fajnie mi się trafiło. Dałam oczywiście znać, jak potestuję dłużej. No wygląda ok. Wygląda póki co ok. Nie wiem, właśnie mam teraz jedną warstwę nałożoną. Jestem przyzwyczajona, że takich produktów daje dwie warstwy i to lepiej wygląda, ale boję się, żeby to nie wyglądało znowu za gumowo z tym produktem. Ma dosyć taką grubą konsystencję, naprawdę przykleja się jak klej i można to zmyć chyba tylko olejkiem jakimś takim. Także no, ciekawa sprawa. Zobaczę i wrócę do Was na pewno z pełną relacją. Potem co jeszcze kupiłam? Rzecz, która wydaje mi się, że może być moim hitem, ale jeszcze nie wiem. To jest też marka Sephora i to jest, jak to się nazywa? Brow Thickener, czyli pogrubiacz do brwi, to jest po prostu puder jakby do brwi w takim czymś, pokażę Wam zresztą o co chodzi, ja to trochę strzepię, bo tego za dużo wychodzi, taki aplikatorek i na tym aplikatorku po prostu jest puder do brwi. Były trzy kolory, ja wzięłam ten środkowy i to jest idealna rzecz, wydaje mi się, dla osób leniwych jak ja, które nie lubią sobie dorysować pojedynczych takich włosków, tylko lubią sobie wypełnić brwi tak na szybko czymś, rozczesać, żeby było. Używałam tego z 3 razy. Super. Tak jak mówię, przyjechałam tam parę razy, szybko taką szczoteczką rozczesałam. No i bardzo szybko można wypełnić po prostu cały obszar tych brwi, bo wiecie o co chodzi? To jest po prostu taki aplikatorek, który może tak, wiecie, takie coś nawet zrobić sobie. Takiej długości. O dziwo ten puder dobrze się dosyć trzyma, jak widzicie. Trzeba jedynie właśnie uważać przy wyciąganiu, bo ten puder lubi tak się wysypywać i kruszyć i może Wam się na twarz po prostu pokruszyć i będzie kapa. Ale bardzo ciekawa rzecz, nowa chyba formuła, bo już nie widziałam jeszcze takiego produktu do brwi, także z ciekawości wzięłam. I to kosztowało 39 zł. No znowu dosyć dużo, ale mówiłam ostatnio o tym, kurde, tym takim śmiesznym tym ołówku, z czego to było? Z Inglota, za 48 zł.
zł, które starczy na 2 tygodnie, także to z pewnością starczy na dłużej. Nowa, ciekawa w ogóle jakaś taka formuła, także aha, 0,2 mam, medium brown. Także no zobaczymy. Tutaj jeszcze napisane, że jakby intensyfikuje, nadaje strukturę i w objętości brwią, daje naturalny, długotrwały rezultat. Czyli to, czego mi ogólnie trzeba. Zobaczę, będę wracać, tak jak z wszystkim. Dobra, i to z tym wszystkim, a czy z tymi dwoma rzeczami poszłam do kasy i zapłaciłam, po czym jeszcze pogadałam z panią i jeszcze spytałam, aha, bo jeszcze tam są takie, przy Sephora są teraz te takie stoiska z tymi próbkami podróżnymi. I przypomniałam sobie, że polowałam na te lakiery z formuły X, formuła X, to też jest firma Sephora z tego, jeśli się nie mylę, mogę się mylić. Co ciekawe, produkowane są w UK, tutaj jest napisane, a w UK są ciężkie dostania. I czy to jest marka Sephora? Nie wiem. Chyba to nie jest marka Sephora, może jestem po prostu ten. W każdym razie wybrałam sobie kolor Astronomical, to jest dokładnie to, co mam na paznokciach, przepiękny nut. Powiem wam, że formuła jest rzeczywiście rewelacyjna. One mają, jeśli po prostu takie coś tutaj zdejmuję, mają to takie cienkie pędzelki, ale tymi pędzelkami maluje się rewelacyjnie. Maluje mi się nimi nawet lepiej niż tymi grubymi pędzlami, nie wiem, z Rimla czy z czegoś. No po prostu rewelacja, krycie jest przepiękne, nawet przy jednej warstwie już jest dosyć dobre, przy dwóch jest absolutnie perfekcyjne, trzyma mi się, no nie wiem, to mam parę dni na paznokciach, 4 może, na razie jest ok, no zobaczymy jak długo się to utrzyma, ale nie wiem, jest taka przyjemność pracy z tym lakierem, on po prostu nie pozostawia smug i tak ładnie równo się rozprowadza, nie wiem, bardzo łatwo się tym wszystkim robi manikir, super, rewelacja. Zamierzam jeszcze, bo Formuła X ma taki cały zestaw, że najpierw ma rzeczy bazowe na paznokcie, czy oczyszczanie, potem bazowy, potem oczywiście normalny lakier, a potem top coat i ponad cała ta, jak się ma cały ten zestaw tych lakierów, to manikur się trzyma mega, mega długo. Także muszę z pewnością wypróbować. Ten lakier był dosyć drogi, bo on kosztował 59 zł. Ale tak stwierdziłam, no, że jeżeli on ma być naprawdę porządny i że ma się trzymać ślady na paznokciach i ma wyglądać pięknie, a ja mam się nie wkurzać przy malowaniu paznokci, to sprawdzę, bo wszyscy zachwalają straszliwie te lakiery, także wybrałam bezpieczny. Jedna do dupy rzecz w tych Sephorach, te lakiery one tak stoją, i one wszystkie były takie brzydkie, po prostu rozwarstwione. Dla mnie jak lakier się rozwarstwia, to jest znak, że receptura już po prostu daje dupy i powoli umiera. Więc pytałam się pani, czy mają może świeże te lakiery, a czy powiedziałam tak po cichu, nie na cały ten, czy mają może świeże, bo one przy tych lampach tam stoją i takie to jest, nieświeżo wygląda te lakiery. Mama mówi, nie, trzeba tego wstrząsnąć. Ja mówię, no ja rozumiem, stoję tutaj i wstrząsam jak głupia, no ale czy macie może jakieś świeże? Ona mówi, że nie, nie, nie mają, no to już wzięłam ten, co był. Na szczęście one mają takie folijki, już są zapakowane firmowo, że nie da sobie, nie da się nimi takich słoczy, wiecie, robić i się nimi babrać, także tyle dobrze, no ale stałe takie wszystkie rozwarstwione niefajnie, także to jest do dupy, no ale póki co jest ładne. I jeszcze jedna rzecz Sephory, moja ukochana odżywka, czyli Nail Tech 2 Rich Filler, czyli to jest odżywka dla miękkich, rozswajających się paznokci, ona daje, jest taka ciekawa, bo jak się nią pomaluje paznokcie, ona za chwilkę zasycha i daje matowy efekt. I to jest dla moich paznokci najlepsza odżywka, jaka istnieje. Kropka. Tyle. Niektórym pasuje, niektórym nie pasuje, niektórzy lubią te odżywki Eveline 8 w 1, bla bla bla, nie wiem, ta odżywka to jest moje życie. Kosztowała 29 zł, ja ją normalnie taniej kupuję chyba na Allegro, ale no tak jakoś była, no więc wzięłam. No i kocham ją, rzeczywiście otwarte te paznokcie. Paznokcie są takie mniej ładliwe i przede wszystkim się mniej rozdwajają, bo moim głównym problemem z paznokciami to jest właśnie rozdwajanie się. No a przy niej się po prostu nie rozdwajają. Czyli robi dokładnie to, co ma robić, bardzo ją kocham i szczególnie wam tę właśnie odżywkę polecam. I co najlepsze było, stoję już przy kasie i sobie przypomniałam, a czy macie może pilniczki do paznokci? Mówi, no, no jasne, jasne, pobiegłam szukać tych pilników i przychodzę, mówię, że nie umiem znaleźć, więc pani szybko ze mną jeszcze wybiegła i pytam się, czy są może szklane. Ona mówi, no pewnie mamy takie szklane, ona mówi, no proszę mi dać, nie? No i poszłam, zapłaciłam, trochę mi się to dużo wydało, ale okej. I w ogóle co ciekawe, dopiero tutaj po przylocie do Polski patrzę na te rachunki, patrzę po prostu peeling do paznokci z Sephory, kosztuje szklany peeling do paznokci 49 zł. Ale peeling do paznokci 49 zł, hello! Co jeszcze lepsze, ten peeling jest jednostronny, czyli on z tej strony jest całkiem gładki, dopiero z tej jest peelingiem. Jednostronny pilnik do paznokci za 49 zł. Najdroższy pilnik do paznokci mojego całego życia. Mam nadzieję, że przetrwa wieczność. Co o nim mogę powiedzieć? Jest pilnikiem do paznokci, jest ładny i jest szklany. Ja bardzo lubię szklane pilniki do paznokci ogólnie, ale nie za 49 zł, na litość boską.
No dobrze mi spiłował paznokcie, bo był użyty pierwszy raz, ale każdy peeling, nawet najbardziej kijowy przy pierwszym użyciu jest super. Mam nadzieję, że tak jak mówię, że długo mi posłuży, ale te 49 zł to mnie po prostu zniszczyło, bo kosztowało prawie tyle, ile drogi lakier do paznokci i w ogóle nie wiem. 49 zł za paznokcie do paznokci. Na miłość boską. Rozwaliło mnie to na łopatki. 49 zł za peeling do paznokci. Okej. Pani przy tym była jeszcze taka miła i dała mi kilka próbek. Dostałam Versace Bright Crystal, woda toaletowa, psika, czy może psikniemy, granat, jakieś yuzu, peonia, lotus flower, psiknijmy się, Versace. Takie jak wszystko, nie? No tak jak wszystko, no chyba z 500 tysięcy perfum, które pachną po prostu identycznie. Czy taki słodki, no taki różowy zapach, lekki, słodki. Co druga kobieta w Soforze tak pachnie. No, a czy nie, jeżeli lubicie to no offense, nie chcę nikogo obrazić, ale taki... Ja nie lubię takich zapachów, bo na mnie to wszystko pachnie zwyczajnie. Ja lubię takie coś, wiecie, charakterystycznego. Nie obrażajcie się, kocham was wszystkie. Potem dostałam jeszcze próbkę podkładu z Chanel, co było bardzo miłe. To jest Vita Lumière, to nie jest Vita Lumière Aqua, tylko Vita Lumière. I dostałam w kolorze 20, bardzo chętnie przetestuję. Powiem wam szczerze, chciałam kupić na wolnocówce właśnie Vita Lumière Aqua i zrobiłam sobie swatche, ale one wychodzą strasznie, strasznie różowe, te podkłady z Chanel, więc nie wiem, no bardzo chcę przetestować właśnie, no, ale no strasznie różowe wychodzą, bardzo mają ograniczoną kolorówkę. Potem dostałam Kenzo, czyli woda Kenzo z różowym pieprzem, to może być fajne. Potem dostałam Dahlia Givenchy, a czy są takie próbki, są w gazetach, więc żadna łaska. I próbka kremu Corres Almond Blossom, czyli kwiat, wiecie co to jest almond, to jest migdału. Zobaczymy. Też jeszcze nie zmieniłam z firmy Corres, za cały czas się czaję, żeby coś zakupić. I ostatnim zakupem była rzecz, którą kupiłam na strefie wolnocłowej, ale tutaj w Londynie, jakby lecąc do Polski. I to był podkład Dior Skin Nude, tym razem kolor 031. I to jest czwarty z podkładów Diora, które mam w swojej kolekcji, bo mam Dior Skin Forever, mam Dior Skin Star, mam Dior Skin Nude Air, a to jest Dior Skin Nude. Także będę miała świetne porównanie tych wszystkich podkładów. Póki co używałam go i bardzo mi się nie podobał, ale to była też kwestia tego, że moja skóra była mega przesuszona i się łuszczyła i na taką suchą skórę na pewno nie jest dobry, bo on dosyć mocno mi przymatowił tą skórę. Ale nie chcę się jeszcze tak wypowiadać i sobie robić jakieś opinii. Doprowadzę moją skórę do porządku i wtedy się zajmę po prostu testowaniem czegoś takiego nowego i ciekawego. Bardzo ładna buteleczka, jak wszystkie podkłady Diora. Tam wam znać oczywiście, któraś z was mnie tutaj zachwalała, że jest najwspanialszy, cudowny i cudowny. Także zobaczę i oczywiście pewnie będzie też na żywo, czy coś w tym stylu. Dobrnęliśmy do końca. Bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, czy które z tych rzeczy miałyście, nie miałyście, jakie są wasze opinie. Co sądzicie o tych rozświetlaczach i o tej Dr. Eris, bo tak jak mówię, to są tylko dwa produkty, które miałam. Jestem bardzo ciekawa całej tej linii. No i cóż, bardzo dziękuję za oglądanie. A dajcie mi znać, czy coś jeszcze chcielibyście zobaczyć mega w akcji z tych wszystkich rzeczy, może zakupionych, nie wiem. W każdym razie gubię się bardzo. Ja wiem, że ten filmik jest strasznie chaotyczny, za to bardzo przepraszam, ale ja po prostu czuję, że już pewnie jutro będę chora, bo gardło mnie boli i tak już majaczę lekko i gadam od rzeczy, czyli bez składu i ładu. Ale mam nadzieję, że przejdziemy nad tym do porządku dziennego, że ładnie mi tutaj skomentujecie. Aha, ta szminka po prostu. Bardzo mnie ciekawi, jak to będzie. No nie wygląda za specjalnie, No, może jakiś dupiaty kolor wziąłem bez sensu. Trudno. W każdym razie bardzo dziękuję za oglądanie. Tak jak mówię, zapraszam do komentowania, wyrażenia waszych opinii. Oczywiście do łapek góry, bo te zawsze są mile widziane. Do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bo dodaję co najmniej 4 razy w tygodniu, co tydzień. Także jest dużo, dużo nowych filmików zawsze. Dziękuję. Chyba już dziękowałam za oglądanie? Nie wiem. Podziękuję jeszcze raz za oglądanie. Cóż, do zobaczenia znowu. Dzięki. Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!